Cześć. Doszedł ten termoregulator. W sobotę sobie siedziałem i trochę grzebałem, montowałem. Wygląda to tak. Trzy wentylatory połączone ze sobą. Są na 12 V. Znalazłem jakiś stary zasilacz od zepsutego routera. No i to wszystko razem połączyłem. Tak to wygląda. Tu mamy sondę od termometru. I teraz tak. Ustawiony mam na 26,5 stopnia. Widzicie? Woda jest zimniejsza, szybciej się schłodzi. O, i o 26,5 się wyłącza, nie? Także taki to oto wynalazek. No, co tu więcej powiedzieć? No, na początku, no to wiadomo, nie? Nie jest to nic specjalnego. Dwa takie cełowniki plastikowe. Metrowe przycięłem sobie na 75 cm. Wiatraki na razie są przyklejone tylko na klej. Kable nie są lutowane, są porobione w kostki. O, tu widzicie i tam. Co więcej, no mówię, zasilacz jakiś 12 V. Podłączenie tego jest też dosyć proste. Ten niebieski kabel, znaczy tak obojętnie w sumie, który kabel weźmiecie. Nie wiem, może osobny filmik stworzę. Zrobię, nakręcę. Ten kabel i ten kabel to jest ten sam kabel. One muszą iść do zasilania, dlatego idą tutaj. Wchodzi tutaj, prawda, i wychodzi do jednego z tych. No, i ten idzie do kostki i wychodzi do drugiego zasilania. No tak, no nie jestem specem w tym, no ale no proste to jest, dosyć proste. Może jakiś schemat tam narysuję, znaczy schemat, tak, rozrysuję jak to się podłącza, prawda? Jak ktoś będzie zainteresowany w ogóle. Może być, tato. Dzięki, synku. Co więcej? No nic, na razie zrobiłem jedną testową i zobaczymy. W domu temperaturę mam tak przeważnie około 25-25,5 stopnia. A jeszcze mi się sam nie załączył jako tako. Tu w tym akwarium jest w środkowym jest najwyższa temperatura. Bo jest chyba 25. No, w takich granicach jest, nie? Wyższej nie ma. 26 jeszcze nie widziałem, nie? No, ma się załączyć 26,5 i tyle. W tych jest chłodniej, dlatego wsadziłem sondę tutaj. Co więcej? W sumie to nic więcej. Tyle. W razie pytań proszę pisać. Ewentualnie nakręcę, jak kogoś zainteresuje. Cześć.